czasu na dyskusję, także zachęcam Państwa, bardzo proszę, można się zgłaszać albo na czacie, albo przez podniesienie ręki, bardzo proszę. Dzień dobry. Widzę, że tutaj mam możliwość włączenia kamery i mikrofonu. Mogę tak zadać pytanie? Bardzo proszę, oczywiście. Mikołaj Pietrzyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Ja mam pytanie do pani profesor Wronkowskiej. Proszę też wybaczyć, że nie znam myśli Ziembińskiego dobrze, a o regule walidacyjnej głównie swoją wiedzę czerpię właśnie z wystąpienia pani profesor. Stąd moje pytanie może dla niektórych wydawać się oczywiste, a konkluzja trochę obrazoburcza. Jak się ta reguła walidacyjna Ziembińskiego ma do reguł wtórnych Harta, tak? Bo szczególnie do reguły uznania, która pozwala zidentyfikować ważną normę prawną, tak? U Ziembińskiego to jest zidentyfikować źródła prawa, ale to w gruncie rzeczy może sprowadza się chyba do tego samego, no i do tych reguł zmiany, tak? Które również mówią, jak się prawo zmienia, kiedy prawo przestaje zobowiązywać, co również pokrywa się z tym trochę, co pani profesor mówiła o regule walidacyjnej. No i z tej perspektywy chciałbym zadać pytanie, czy rzeczywiście ta koncepcja profesora Ziembińskiego była aż tak oryginalna, biorąc pod uwagę, że pojęcie prawa tam wyszło w latach 60., prawda? A tutaj profesor Ziembiński w latach 80., na początku bodajże, tak, wygłosił tą koncepcję. Dziękuję bardzo. To może od razu pani profesor, będzie nam łatwiej, jeśli pani profesor odpowie koledze. Bardzo chętnie. Najpierw jeśli chodzi o czas. Ta rozwinięta koncepcja źródeł prawa powstała w latach 60. i to wczesnych latach 60. Ja mówiłam o tym, że została opublikowana w takiej najbardziej obszernej wersji, w tym całym największym dziele Zygmunta Ziembińskiego, po niewielkich modyfikacjach. A więc ona jest dosyć zbieżna z koncepcją hartowską, ale na pewno profesor nie inspirował się Hartem, tę koncepcję formułując. Trafnie pan zauważył, że reguły walidacyjne u Ziembińskiego są podobne do reguł wtórnych Herberta Harta. Odwołują, no Hart się wyraźnie przecież, jeśli idzie o reguły zmiany, odwołuje do pewnych procedur dotyczących tego, jak dokonywać zmian w systemie, a jeśli idzie o reguły uznania, to tam ten element realistyczny, jeśli tak można powiedzieć, jest wyraźnie eksponowany. I podobną myśl znajdujemy u Ziembińskiego. Tyle, że on identyfikuje tych reguł, które wpływają na odtworzenie normy, a zatem na normę, a zatem na prawo, bo traktuje prawo jako system, jest znacznie więcej. Proszę zwrócić uwagę, że tam jest szereg reguł walidacyjnych i szereg reguł egzegezy. Oczywiście mogę się zgodzić z tym, że występuje między nimi bardzo daleko idące podobieństwo, ale proszę zwrócić uwagę, że reguły walidacyjne to nie jest reguła walidacyjna, to są reguły walidacyjne, jest ich cały zespół. Do tego zespołu zalicza Ziembiński to, co nazwałam tą podstawą ideologiczną, czy raczej doktryną, nazwijmy to lepiej tak, doktryną prawniczą i wszystkie reguły egzegezy. Krótko powiedziawszy, tych czynników, które wpływają na prawo, identyfikuje Zygmunt Ziembiński więcej i opisuje. W tym, że pan dostrzega to podobieństwo, nie widzę nic. No, nadzwyczajnego, on się narzuca wręcz, powiedziałabym, ale nie są to koncepcje w żadnym razie tożsame. Ja wyróżniłam tę koncepcję między innymi dlatego, że Ziembiński był dość powściągliwy, jeśli chodzi o wyrażenie swoich poglądów na temat tego, jak on prawo pojmuje i co uważa za jego istotę. Bardzo byłby niezadowolony, że po raz drugi użyłam w tym wystąpieniu słowa istota prawa, bo on bardzo starał się tego słowa
unikać. A jednak wydaje mi się, że wielki teoretyk nie może uniknąć odpowiedzi na tego rodzaju pytanie. I rozwinięta koncepcja źródeł prawa dla mnie dlatego jest fascynująca, że tam odsłania jednak to, jak Ziembiński prawo pojmuje. I pojmuje je nie jako wytwór prawodawcy. To rzeczywiście było już wyjątkowo prymitywne ujęcie, ale pojmuje je jako wytwór kulturowy. Wytwór kulturowy, który jest wynikiem oddziaływania wszystkich wymienionych przeze mnie reguł, w tym także przede wszystkim może reguł walidacyjnych, bo one mają charakter wyjściowy. Ale nie odtworzy się prawa bez reguł o charakterze reguł egzegezy. To właśnie tyle chciałabym panu wyjaśnić. Zgadzam się, że to podstawowej intuicji, mianowicie, że istnieje podobieństwo między niektórymi regułami walidacyjnymi Ziembińskiego, a regułami wtórnymi Harta. Panie przewodniczący, bo się głoszę od dłuższego czasu, mogę coś powiedzieć? Tak, pan się zgłosił, panie profesorze, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym nawiązać do oczywiście referatu pana profesora Smolaka. Całkowicie się zgadzam, że to jest jakaś rewolucyjna interpretacja i chciałbym ją bardzo dobrze zrozumieć. Czy to znaczy, że to, czym jest prawo, zależy od przyjętej procedury interpretacyjnej? Z tego, co wiem, jest kilka różnych na świecie i tu nie, brak zgody i w polskiej literaturze, i światowej. Czyli czy to oznacza, że w zależności, którą z koncepcji wykładni, z procedur egzegezy przyjmiemy, takie będzie prawo, tak? Czy jeden będzie miał takie prawo, drugi inne prawo i tak dalej. Moim zdaniem tak się często zdarza, że ta procedura służy do wtórnej racjonalizacji. Jak ja sobie pomyślę, co chcę mieć na końcu i tu mogę na całym szeregu orzeczeń to pokazać, co ma być na końcu, to aha, tu mi pasuje taka koncepcja, bo ona mi tu uzasadnia. Na drugi dzień wybiorę sobie całkiem inną procedurę interpretacji. Ja wiele razy uważnie czytałem koncepcję świętej pamięci profesora Zielińskiego i ja nie wiem, czy stosowanie tej procedury pozwala, jeżeli każdy, kilka osób by nie ją stosowało, wszystkich zaprowadzić do tego samego rozstrzygnięcia. Tam jest cały szereg, że tak powiem, rozwidleń i możemy pójść w całkiem innym kierunku. Poza tym właśnie teraz czytam znakomite, co do mnie szczególnie przemawiają słowa pana profesora Zielińskiego. To jest oczywiście jego najsłynniejsza książka, wydanie z 2010 roku, strona 58. Profesor pisze wyraźnie, w przypadku tekstów prawnych nie chodzi o to, aby po prostu zrozumieć tekst lub jakiś jego przepis, ale o to, by zrozumieć ten tekst, przepis zgodnie z treścią nadaną mu przez prawodawcę. Tak? Jeżeli przyjmiemy taką koncepcję, że wszystko zależy od przyjętej procedury, no to się zaczyna, ja nie wiem, jakby tu zdefiniować na przykład pojęcie państwa prawa. Tak? To się nam wszystko sypie. Poza tym wspomina pan o prawie interpretacyjne. Tak, tu możemy mieć różne możliwości, albo jest jakiś interpretation act, albo sądy ustalają jakieś reguły, albo to ustala doktryna i tu są wątpliwości co do tego z każdej strony. Więc gdyby rzeczywiście przyjąć, ja mnie się to, co przed chwilą zacytowałem, tu całkowicie w 1000% się zgadzam z panem profesorem, no na tym polega, po to jest prawodawca, no, żeby teraz rozumieć to, co chciał nam powiedzieć, a nie, że przyjmiemy sobie jakąś procedurę. Czy ta koncepcja profesora Zielińskiego i te słowa, które mnie też zaszokowały, o obiektywności, o prawdzie, to jest takie domniemanie, że tylko ta koncepcja, która tam jest zaprezentowana, to jest ta prawdziwa, a każda odmienna koncepcja czy procedura interpretacyjna to jest fałszywa i trzeba ją spalić na stosie. Czegoś tu nie rozumiem. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, profesor Smolak, bo nie mamy zbyt dużo czasu na dyskusję, ale proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tą uwagę. Myśl, która nie jest moją myślą, tylko jest pewną konsekwencją tego, w jaki sposób profesor Zieliński pojmował owo poznanie normy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie treści normy poznać wcześniej, a nie jesteśmy, bo nie jesteśmy prawodawcami,
a chcemy skonfrontować nasze rozumienie normy z rozumieniem czy nadaniem treści, którą nadał prawodawca, no to musimy, mówiąc krótko, doczynić to, co jest najzwyczajniej w świecie, wydaje mi się, że dość konsekwentne. Znaczy uznanie, że nie ma czegoś takiego jak tej odpoznanej normy wcześniej prawodawcy, no bo mówiąc kolokwialnie, nie jesteśmy w głowach prawodawcy. Co oznaczałoby zatem, że co nam pozostaje? No pozostaje nam tylko, no mówiąc krótko, przejście do tego kolejnego etapu, jakim jest uznanie, że to dyrektywy interpretacyjne pozwolą nam dojść do tego jednoznacznej treści normy prawnej. Zdaję sobie sprawę, że z tej wątpliwości, które polegałyby na tym, to skoro tak, to wynik interpretacji zależy od takiej czy innej rozwiniętej, bądź mniej, większym bądź mniejszym stopniu doktryny interpretacyjnej. No ale konsekwentnie przyjmując takie stanowisko profesora Zielińskiego, należałoby przyjąć, iż to dyrektywy interpretacyjne, oczywistym jest to, że one muszą uwzględniać i kulturę, i tradycję prawniczą, i wiele innych aspektów. Stąd na przykład ta myśl, która się zrodziła w postaci, która została następnie przedstawiona w artykule o derywacyjnej i koncepcji klaryfikacyjnej i zintegrowaniu, jako ta, która daje nam podstawę do twierdzenia, że treść norm prawnych jest wyznaczona dyrektywami. No bo dlaczego? No bo nie jesteśmy w stanie wskazać, co mówiąc tylko prawodawca miał na myśli wtedy, kiedy formułował dany akt normatywny, wtedy, kiedy mówimy o jego wymiarze normatywnym, jak jest norma prawna. Skoro tak, no to konsekwentnie trzeba uznać, że to dyrektywy wyznaczają nam treść, a nie to, co mówiąc na zwyczajnym świecie prawodawca miał na myśli wtedy, kiedy stanowił dany akt, bo nie jesteśmy w stanie odpoznać tego, co miał na myśli. Oczywiście Zygmunt pewnie powie, że jesteśmy w stanie. No, ja sobie zdaję sprawę, że to jest polemika głęboko fundamentalna dotycząca intencji prawodawcy, założenia racjonalności prawodawcy, ale gdyby przyjąć konsekwentnie takie stanowisko, które w moim przekonaniu profesor Zieliński głosił w swojej książce, to należało konsekwentnie iść dalej. To dyrektywy interpretacyjne wyznaczają nam, co jest w tej strukturze syntaktycznej normy. Adresat okoliczności i taki czy inny nakaz postępowania. Natomiast zdaję sobie sprawę, że istnieją tam mielizny polegające właśnie na tym, że skoro tak, no to rezultat naszej wykładni decyduje o tym, jaką koncepcję wykładni przyjmiemy. No ale tak należy to rozumieć. W moim głębokim przekonaniu. Zapraszam jeszcze pana Patryka Kupisa. Czy jakoś może się z nami połączyć? Profesor Sadowski tu się głosi od dawna. Pana profesora Cyrk Sadowskiego. Mieliśmy bardzo przed panem profesorem się wypowiedzieć, więc może oddajmy głos panu profesorowi. Dziękuję bardzo. Nie, ja mam króciutkie. Moim zdaniem jednak ten problem, który poruszył pan profesor Smolak, no, podważa tę tezę istnienie pierwszego etapu. Prawda? Proszę zauważyć, że to się nie zaczyna od pustej procedury wszystko, tylko tam jest sens jakiś, który my spotykamy w tym pierwszym etapie wykładni derywacyjnej, prawda? Tu jest to zbliżenie do koncepcji klaryfikacyjnej, tylko inna jest dalsza droga. Ale klaryfikacja, jak gdyby w tym momencie, bo ja muszę mieć jakąś intuicję ogólną co do sensu tej wypowiedzi, prawda? I dopiero, tylko ja nie mogę powiedzieć, to już jest norma, prawda? Ja muszę podjąć. To jest jakby takie wezwanie do dalszej interpretacji. To jest bodziec, ale to, bez tego nie byłoby pierwszego etapu. Tak mi się wydaje. Proszę bardzo. Dziękuję. Tak, czy ktoś się jeszcze zgłasza do dyskusji z państwa? Pani profesor Wronkowska, nie wiem, czy widzisz. Tak, widzę panią profesor Wronkowską. Bardzo proszę, pani profesor. Tylko mikrofon jeszcze. Tak. Ja, bardzo króciutko. Mnie się wydaje, że to, co pan profesor Smolak powiedział, jest ci nową interpretacją koncepcji Zielińskiego. Myślę, że interpretacją do przemyślenia bardzo mocną, bo jeśli ja znam jego pracę i stosunek do tekstu prawnego, który podlega interpretacji, to jest to stosunek nadzwyczaj poważny. Nie tylko ze względu na to, że mamy materiał do interpretowania, tylko ze względu na to, że on uważał, że tylko w ten sposób mamy możliwość komunikowania się
z adresatem i cała robota prawnicza polegająca na tym, że trzeba porządnie pisać teksty prawne, że trzeba mieć na uwadze reguły, wedle których będą one interpretowane później. No, na tym właśnie polega, na tym, że zakładał coś w rodzaju nie całkowitej symetrii, ale pewnej jednak korespondencji między jednymi i drugimi regułami. I starania o precyzyjny język, jego starania również w zakresie legislacji, moim zdaniem wyraźnie świadczyły o tym, że te dyrektywy w procesie wykładni mają jednak charakter pewnie drugorzędny w stosunku do tego ważnego ważnej społecznej komunikacji między prawodawcą a adresatami norm. Jeszcze tylko jedna uwaga. To mnie się wydaje w koncepcji Zielińskiego szalenie ważne, to jest pewien aspekt etyczny. Mianowicie idąc drogą tej koncepcji trzeba się naprawdę ogromnie napracować przy wykładni. A skoro tak, to jest pewna szansa na to, że popełnimy mniej błędów. I ja bym na ten aspekt jeszcze mocno kładła uwagę. To znaczy te wszystkie nasze intuicje, to takie szukanie uzasadnienia, tak się rzeczywiście w orzecznictwie robi. I na to dowodów jest mnóstwo. Nawet mogłabym powiedzieć, że mam dowody z osoby uczestniczącej w tego rodzaju procesach. Ale sam rygoryzm Zielińskiego, który nam formalizm nawet można powiedzieć, no jednemu sprzyja. Mianowicie, że interpretator musi wykonać piekielnie trudną robotę przy interpretacji i to nas może chronić przed rozmaitymi subiektywizmami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Cały czas widzę zgłoszenie pana Patryka Kupisa. Jeszcze jedno. O, proszę bardzo. Tak, dziękuję panie profesorze za głos. Chciałbym zadać dwa dość krótkie pytania. Boję się, że one są zbyt naiwne, natomiast dokładnie 100 lat temu, w 1923 roku, profesor Czesław Znamierowski na pierwszym polskim zjeździe filozoficznym we Lwowie wprowadził na grunt prawoznawstwa pojęcie normy postępowania. Normy postępowania jako wypowiedzi o określonej strukturze. I zastanawiam się, czy na tle koncepcji, o których dzisiaj też państwo rozmawiali, normy prawne jako czegoś choćby pomyślanego, jak pisał też profesor Zieliński, jest istotne z punktu widzenia praktyczności teorii prawa, to znaczy użyteczności teorii prawa dla praktyki, czy jest jedynie koncepcją, która zaspokaja naszą ciekawość, ale nie prowadzi nas do określonych wniosków praktycznych. I drugie pytanie, tutaj do pani profesor Wronkowskiej, chcę zapytać o normatywną rozwiniętą koncepcję źródeł prawa profesora Ziembińskiego. Znamy profesora Ziembińskiego jako świetnego badacza aspektów formalnych prawa. Natomiast jednym z aspektów tej koncepcji są właśnie te akty społeczne jako fakty prawotwórcze. I zastanawiam się, czy badając socjologiczne aspekty dorobku naukowego profesora Ziembińskiego, moglibyśmy rozwinąć wiedzę na temat tego, co profesor Ziembiński pojmował, mówiąc właśnie o tych aspektach społecznych jako faktach prawotwórczych. Czy jesteśmy w stanie pogłębić tę wiedzę przez badanie tej wczesnej części socjologicznych aspektów dorobku profesora Ziembińskiego. Dziękuję. Proszę bardzo, pani profesor. To chyba... Mikrofon jest. Mikrofon. Pani profesor, mikrofon. Teraz jest dobrze, tak? Odpowiem na drugie pytanie. Otóż wydaje mi się, że sięganie do tych najwcześniejszych prac Ziembińskiego, tych z zakresu socjologii, niewiele by nam tutaj dało. To był poniekąd okres zamknięty, dotyczył pewnych szczegółowych aspektów funkcjonowania prawa. Natomiast można byłoby pójść innym tropem. Przeczytać dzieła Ziembińskiego pod kątem tego, jakich on później udzielał
czasami wskazówek, czasem jakie formułą spostrzeżenia na temat społecznego działania prawa. Uważam, że ten fragment jego twórczości jest po prostu nieodkryty. Sama z pewnym zaskoczeniem zauważyłam, jak wiele uwag z zakresu takiej ciekawie pojętej polityki prawa, to znaczy nie polityki prawa rozumianej jako zbiór reguł organizacji procesu prawotwórczego, tylko reguł, które dotyczą tego, jak merytorycznie kształtować przepisy prawne, znajduje się w twórczości Zygmunta Ziembińskiego porozrzucany w najrozmaitszych jego pracach. Zebranie tego, po pierwsze, byłoby, jak myślę, świetnym materiałem na bardzo dobrą pracę, a po wtóre, to dopiero ten materiał, wydaje mi się, mógłby nam pozwolić powiedzieć więcej o tych faktach społecznych, które Ziembiński uważa za fakty prawotwórcze, znaczy które wedle reguł przyjętych powinno się uważać za prawotwórcze. Tutaj bym szła zatem tym tropem, a nie sięgała do najwcześniejszych prac Ziembińskiego, bo tam, jak mi się wydaje, na to pytanie, które pana interesuje, chyba wielu odpowiedzi nie znajdziemy. Dziękuję bardzo. Nie wiem, kto na pierwsze pytanie, chyba profesor Smolak, bo to dotyczyło profesora Zielińskiego, albo się mylę. Albo może pan profesor nawet, bo to dotyczyło Znamierzyckiego. Właściwie to było takie generalne pytanie na temat właśnie tego, jak koncepcje Czesława Znamierzyckiego mogą nam pomagać współcześnie w rozwiązywaniu problemów prawniczych, bo jeśli uznamy normę prawną jako idealną wypowiedź, której elementy syntaktyczne znamy, to jesteśmy w dość precyzyjny sposób próbować co najmniej odpowiedzieć na istotne pytania, a przecież rzeczywistość dostarcza nam ostatnio ich bardzo wiele. A jeśli myślimy o normie prawnej jako czymś pomyślanym albo jakiegoś innego rodzaju bycie, to myślę, że zaspokajamy tylko swoją ciekawość. Nie wiem, czy się mylę i chciałbym tutaj skonfrontować tę wątpliwość z Państwa wiedzą. Szczerze mówiąc, nie wiem, odpowiem. Myślę, że koncepcja normy Czesława Znamierzyckiego jest nam niezwykle przydatna. Zwłaszcza ten poziom na normy tetyczne, to uzasadnienie normatywne, tetyczne i aksjologiczne, tylko nie wiem, jak wkomponować w to tą normę postępowania, o której pan wspomniał. Pomocy? Jeśli mógłbym wtrącić, to też do końca nie widzę tego związku między, czy związku, no pewnie jakiś pośredni jest między ustaleniami profesora Znamierzyckiego a wyzwaniami współczesności. Być może ta charakterystyka układu społecznego. W największym stopniu widziałbym zastosowania w zakresie teorii państwa, czy też teorii demokracji, czy też tej etyki publicznej, o której mówił profesor Zajadło, powszechnej życzliwości, aniżeli w tych ustaleniach, które poczynił na początku lat 20. ubiegłego wieku profesor Znamierzyckiego. Stąd odpowiedź byłaby taka, że owszem, to jest pewna aparatura pojęciowa, która pozwala nam analizować system prawny i jego elementy. Natomiast nie widziałbym takiego bezpośredniego junkty między tymi ustaleniami z lat 20. a tym, co się dzieje współcześnie. I taka była moja krótka dopowiedź do wypowiedzi profesora Zajadła.